Poszukiwania ciekawych tras rowerowych na terenie Opolszczyzny tym razem doprowadziły nas do gminy Izbicko, przez teren której przechodzą odcinki śląskiej sieci tras rowerowych. My niektórymi będziemy dziś jeździć. Zaczynamy w miejscowości Poznowice, za chwilę pojedziemy do Otmic, później do Izbicka i naszą dzisiejszą trasę zakończymy w miejscowości Borycz. Jesteśmy w Poznowicach, za nami kościół parafialny i przez tę miejscowość przebiegają dwie trasy rowerowe, które łączą sąsiednie gminy. Tak, są to gminy Strzelce Opolskie i gminy Gogolin. Trasy zostały wyznaczone przez Klub Znakarzy Tras Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Stoimy przy kościele parafialnym, który jest wpisany w rejestr zabytków. I naszym kolejnym przystankiem będzie miejscowość Otmice i tam podobnie również trasy, które łączą sąsiednie gminy. Tak, są to też trasy łączące gminy Gogolin, Chrząstowice, Strzelce Opolskie. Zatem jedziemy do Otmic. Dojeżdżamy właśnie do Otmic. Jadąc przez tę miejscowość warto zwrócić uwagę na dwa miejsca. Tak, warto zatrzymać się przy tablicy upamiętniającej lotnisko wojskowe, które było w miejscowości w latach 1938-44, a później odpocząć do tak zwanego Zielonego Zakątka. Jesteśmy w Otmicach na terenie rekreacyjnym Zielony Zakątek. Tutaj mieszkańcy mogą przyjść, pospacerować, a ci, którzy przez Otmice przejeżdżają, na przykład tak jak my, rowerami, mogą również chwilę się zregenerować. Tak, jest to były teren lotniska wojskowego z II wojny światowej. No i jeszcze chwilę tu zostaniemy, odpoczniemy w Zielonym Zakątku i jedziemy dalej. Naszym kolejnym przystankiem będzie już miejscowość Izbicko. Jesteśmy w Izbicku na nowym terenie rekreacyjnym, który niedawno został oddany mieszkańcom do użytku. Duży, zielony teren, z którego mieszkańcy mogą korzystać. Tak, właśnie takie miejsce chcieliśmy stworzyć dla mieszkańców. To jest 2 hektary wody i 5 hektarów ziemi, który zagospodarowaliśmy w ten sposób, że jest tu mnóstwo zieleni. Oczywiście teraz tak jeszcze tego nie widać, bo zostało to posadzone niedawno, ale myślę, że za jakiś czas będzie można cieszyć oko tymi wszystkimi wspaniałymi roślinami i drzewami. I właśnie tutaj stworzyliśmy takie miejsce, że można ćwiczyć na molo, można z kijkami chodzić, są ścieżki rowerowe i ścieżki piesze wytyczone. Jest miejsce do wypoczywania, czyli molo, jest wiata, na której można zorganizować sobie jakieś urodziny czy inne uroczystości, więc myślę, że mieszkańcom będzie to służyć. Zresztą spotkałam się też z wieloma opiniami, że takie miejsce było potrzebne właśnie, żeby mogli tutaj mieszkańcy korzystać. I dobra lokalizacja, bo blisko pałacu, więc ten teren rekreacyjny, teren zielony jest znacznie tutaj szerszy. Tak, właśnie to, że to jest tak blisko pałacu, to też jest dodatkowo atrakcja, bo wtedy goście, którzy do nas przyjeżdżają, od razu odwiedzają też pałac i park. To my sobie trochę pojeździmy po tym nowym terenie, no i za chwilę oczywiście wjedziemy także na teren parku. Jesteśmy przy pałacu w Izbicku, obiekt zabytkowy w rękach prywatnych, ale z tego terenu można korzystać, on jest ogólnodostępny. Znaczy tak, po umówieniu się z właścicielem pałacu grupy mogą zwiedzać ten pałac, można też korzystać z parku do zmroku, potem są zamykane bramy, ale myślę, że dobrze, że ten obiekt jest w rękach prywatnych i dobrze, że został zrobiony, bo można z tego korzystać i można to oglądać. Z całą pewnością jest atrakcją turystyczną gminy. Tak, jest atrakcją turystyczną gminy, zwłaszcza że właściciel pałacu przyjmuje tutaj bardzo wielu gości z zagranicy, są organizowane różne konferencje, więc ci, którzy tutaj przyjeżdżają, mają możliwość poznania też pozostałej części gminy. My jeszcze chwilę pojeździmy po parku przy samym pałacu, a już za chwilę pojedziemy do naszej kolejnej lokalizacji. Tym razem będzie to miejscowość Borycz. Jesteśmy w miejscowości Borycza, za nami zabytkowa kapliczka, która ma również ogromną wartość dla mieszkańców tej miejscowości. Tak, najważniejszą częścią naszej kapliczki jest dzwonnica, w której jest dzwon pochodzący z XVIII wieku, zwany urbanem. Dzwon ten wybrzmiewa codziennie o godzinie 12 oraz jak niestety umrze mieszkaniec naszego sołectwa. I z tej kaplicy co roku w teraźniejszym czasie wychodzą dwie procesje do sąsiednich parafii. My jeszcze skorzystamy z okazji i trochę po Boryczy pojeździmy. Jest parę punktów, które warto odwiedzić, zatem ruszamy. Na Boryczy krowaryczy i mamy naturalnych rozmiarów krowę, która jak się okazuje stała się symbolem miejscowości. Tak, to powiedzenie na Boryczy krowaryczy funkcjonuje już tutaj od wieków, no a myśmy to teraz jak gdyby uaktywnili i chcemy pokazać to poprzez prawdziwą krowę i symbol naszej miejscowości. I rozumiem, że można się też nauczyć tutaj dojenia krowy, tak? No tak, bardziej to służy jako ścianka zdjęciowa, ale pewne takie, że tak powiem, możliwości nauczenia się dojenia są. No to mamy tutaj ściankę zdjęciową, na której kończymy dzisiejszy program. Właśnie z tego miejsca zapraszamy do gminy Izbicko. My przejechaliśmy tylko część tras rowerowych, jest ich znacznie więcej, dlatego można przyjechać, pojeździć, a na koniec zrobić sobie sympatyczne zdjęcie właśnie z krową, która jest symbolem Boryczy.